Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Przejeżdżałem ostatnio koło zakładu mechanicznego kolegi. Leżał mu taki akumulator i mówił, że jak chcę, to mogę sobie go wziąć do zabawy. Więc tak oto mamy ukraińskiego Megatexa. To jest ta sama firma, co produkuje Amegę. A to akurat BFOS. 60 amperogodzin, tyle co w CRV-ce. No ale prawdopodobnie padlina. Zobaczymy, może się będziemy trochę bawić nim. Popatrzmy, co Conway pokazuje. Czy to rzeczywiście padlina? Moc akumulatora, nic nie kombinowałem, nic nie ładowałem. Przed chwilą go przywiozłem poza samochodem. Zwykły akumulator EN600, tak. No i mamy sprawności 33, pokazuje, że jest niby zła komora. Rezystancja 1367. 202 prądu rozruchowego. No wygląda na to, że rzeczywiście totalna padlina. Zła komora. Czyżby on czuł, że któraś cela padła? No nic, damy go na prostownik. Akurat ukraińskie akumulatory są fajne, bo jest dostęp do elektrolitu. Czemu są dwie czarne, znaczy cztery czarne zatyczki, a dwie czerwone? Nie wiem, może wy wiecie. Dzięki, trzymajcie się.